Marek, powrót do Gdańska, ale chyba niezbyt szczęśliwy dla Ciebie. 9 bramek, 20 minut Twojej gry. No nie możecie wracać teraz do Wielkopolski zadowoleni. No, przyjeżdżając tutaj widzieliśmy co nas czeka i wiedzieliśmy, że czeka nas ciężki mecz, tak? My jesteśmy w tej lidze Beniaminkiem, dopiero się ogrywamy. Drużyna z Gdańska aspiruje o ekstraklasę. Byliśmy na to przygotowani, no na pewno nie w takich rozmiarach, że w pierwszej połowie praktycznie 5 strzałów, 5 bramek pada. Ciężko, no na pewno dobrze, że koniec rundy, teraz chwilka przerwy i rozpoczynamy przygotowania do drugiej. Czym spowodowana ta zmiana w przerwie? Było to ustalone wcześniej? Czy jakiś uraz może twój? Mam nadzieję nie. No niestety myślę, że moja tutaj postawa na boisku o tym zadecydowała. No wynik też, no jak się przegrywa 5-0 do przerwy, coś trzeba zmienić. Tutaj no, myślę, Bartek wszedł w mecz fajnie, trochę też pobronił. Też fajne na pewno doświadczenie dla niego, żeby pograć z taką drużyną, nabrać tego doświadczenia. Tak. Mimo wszystko fajnie było wrócić do Gdańska? Tutaj w tym zespole debiutowałeś w futsal Ekstraklasie, jakby nie patrzeć. Zgadza się. Tak, na pewno miło wrócić do Gdańska. Dużo się zmieniło tutaj na lepsze, tak, w Gdańsku. No szkoda, że tak późno, że dopiero po moim odejściu praktycznie wszystko się zmienia i zespół, myślę, jest gotowy na grę w Ekstraklasie. Czego brakowało zupełnie w poprzednim sezonie, tak? Kiedy był ten spadek. Wojtek, można powiedzieć, że po tym remisie w Warszawie znowu wracacie na swoje tory, 9-0, no i momentami spod tego pressingu z drużyny gości nie potrafiła wyjść, nawet wymienić jednego podania, znowu bardzo dobra gra AZS. No, cieszę się właśnie, że dzisiaj to zaskoczyło nam i ten pressing właśnie wyglądał tak, jakbym sobie tego życzył, że odbieramy piłkę, nawet chyba zstrzeliśmy 2 czy 3 bramki po czystych odbiorach przy pressingu i tak miało to wyglądać w Warszawie, niestety tam to tak nie wyglądało i cieszę się, że wracamy na właściwe tory, cieszę się z skuteczności, tylko brawo, no, kończymy rok w dobrych nastrojach, jeszcze mamy Puchar Polski, ale to zawsze osobna kwestia. Dzisiaj ta motywacja do strzelania bramek była jakaś dodatkowa dla zawodników? Mówię o szlachetnej paczce, no bo bardzo, bardzo fajny gest ze strony klubu, ze strony zawodników. No zgadza się, no cieszę się tym bardziej, że właśnie powchodziły te bramki, fajne, piękne, niektóre fajne strzały, tym bardziej cieszmy się, że mogliśmy pomóc. Za tydzień Puchar Polski, a w sobotę, myślę, że nie jest to wielką tajemnicą, drużyna AZS-u startuje w eliminacjach do turnieju Amber Cup. Chyba fajnie z punktu widzenia promocji drużyny byłoby awansować tam do tych finałowych rozgrywek. No, taki cel mają chłopaki, mają tutaj, że powiem, wolną rękę ode mnie na ten turniej i cieszmy się, że możemy właśnie w takich akcjach uczestniczyć, bo to są rzeczywiście momenty, że możemy wypromować naszą drużynę przy tym futsal przy okazji, jeżeli oczywiście ten awans tam będzie. Mam nadzieję, że to się uda, chociaż tam ciężko jest awansować, bo mecze są krótkie, a awansuje jedna drużyna. No i Puchar Polski oczywiście rządzi się swoimi prawami, zawsze są trudne te wyjazdy na te puchary, bo wyjeżdżamy do drużyn kompletnie niewiadomych. Dzisiaj dla mnie ta drużyna Zabornik też była poniekąd troszeczkę niewiadomą, bo tam z wideo wiele się nie dało tam wnioskować tak naprawdę i troszkę miałem obawy, a cieszę się, że wyszło tak, jak wyszło. Jako, że to zapewne nasza ostatnia rozmowa pomeczowa w tym roku, czego życzyć w takim razie na święta, na Nowy Rok? No właśnie, no wszystkiego dobrego na pewno, dużo zdrowia i cieszmy się, że jesteśmy w takim miejscu w tabeli. Mam nadzieję, że podtrzymamy to i znajdziemy troszeczkę więcej kibiców. Życzyłbym sobie, żeby rzeczywiście więcej kibiców przychodziło na nasze mecze i mam nadzieję, że to się spełni w przyszłym roku. Tomek, wracacie chyba na dobre tory po tym średnio udanym meczu w Warszawie. Dzisiaj bardzo wysokie zwycięstwo. Cieszy 9 bramek zdobytych, ale chyba cieszy też 0 z tyłu. 0 z tyłu na pewno, zacznę od końca. 0 z tyłu na pewno cieszy. Takie było założenie, żeby grać wysoko od samego początku i żeby nie stracić bramki przede wszystkim. Jak to trener u nas mówi, zawsze się coś do przodu ukula. No, ukulało się 9 razy. Fajnie. Jeżeli chodzi o Warszawę, tak faktycznie bardzo ciężki mecz. Oczywiście jechaliśmy po zwycięstwo. No niestety nie udało się, ale bardzo trudny teren, bardzo dobry zespół, solidnie grający, postawił bardzo ciężkie warunki i z perspektywy czasu chyba ten remis to można traktować raczej in plus. Dobrych kilka lat grasz już w drużynie AZS-u. W poprzednim sezonie głównie wchodziłeś gdzieś tam z ławki. Teraz masz szansę znów się pokazywać. Wiele bramek swojej strony. Jak ty oceniasz zmianę wewnątrz drużyny, wasze podejście do spotkań w tym ostatnim roku? Marek Gonda powiedział, że szkoda, że po moim odejściu, ale widzę, że w Gdańsku zmieniło się naprawdę na lepsze. Ja
może nie chcę tutaj mówić za bardzo o jakichś zmianach, bo niech to zostanie w zespole. No, po prostu graliśmy na poziomie ekstraklasy, spadliśmy. Mamy teraz założenie, żeby awansować, żeby jak najwięcej meczów wygrać, żeby robić to w jak najlepszym stylu. No, jak widać po tabeli, na razie to wszystko idzie w dobrym kierunku. No i chyba tego będziemy się też trzymać w przyszłej rundzie. No i po prostu chcemy awansować z powrotem do ekstraklasy. Możemy to już chyba teraz mówić głośno, jak się runda zakończyła i jakąś tam przewagę punktową mamy. Nie szkoda troszkę tego meczu w Warszawie? Chyba fajniej byłoby kończyć z 33 punktami na koncie. Na pewno fajnie, ale tak jak powiedziałem, no, punkt na bardzo trudnym terenie też trzeba szanować. No, to jest piłka, nie da się wszystkiego wygrać. Najlepsze zespoły na świecie nie wygrywają wszystkich swoich meczów w swoich ligach. No trudno. Chcieliśmy, takie było założenie, nie udało się. Może też troszeczkę teraz presja spadła z nas, że każdy mecz to zwycięstwo, zwycięstwo za wszelką cenę. Nie było tam tego zwycięstwa, mamy punkty w tyle, ile mamy. Miejsce w tabeli wszyscy widzimy, tak? Jesteśmy na pierwszym miejscu z jakąś tam pokaźną przewagą. No i chcemy zostać na tym miejscu do końca sezonu.